Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na piątek suchych dni po zesłaniu Ducha Świętego lekcję wyjętą z księgi proroka Joela. To mówi Pan Bóg: Synowie Syjonu, weselcie się i radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo wam dał nauczyciela sprawiedliwości i uczyni, że spadnie na was deszcz ranny i późny jak na początku. I napełnią się gumna wasze zbożem, a prasy opływać będą winem i oliwą. Będziecie jeść do syta i najecie się i chwalić będziecie imię Pana, Boga waszego, który uczynił dziwy z wami, a nie zawstydzi się lud mój na wieki. Będziecie wiedzieć, że ja w pośród Izraela jestem, ja Pan Bóg wasz i nie ma innego. I nie będzie zawstydzony lud mój na wieki, mówi Pan Wszechmogący. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu stało się dnia jednego, że Jezus siedział nauczając. A zasiedli i faryzeusze oraz uczeni w prawie, którzy przybyli ze wszystkich osad Galilei i Judei i z Jeruzalem, a była moc pańska ku ich uzdrowieniu. I oto mężowie przynieśli na łożu człowieka tkniętego paraliżem i usiłowali go wnieść i złożyć przed nim. A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go na łożu do środka, tuż przed Jezusem. A on, widząc ich wiarę, rzekł: Człowiecze, odpuszczają ci się grzechy twoje. I poczęli myśleć uczeni faryzeusze i mówić: kimże on jest, że bluźni? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Ale Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiadając, rzekł do nich: cóż to myślicie w sercach waszych? Cóż jest łatwiej rzec? Odpuszczają się u tobie grzechy, czy też wstań i chodź? Wszakże, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: tobie mówię, wstań, weźmij łoże twe i idź do domu twego. A natychmiast, powstawszy wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i odszedł do domu swego, wielbiąc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i wielbili Boga. I napełnieni bojaźnią mówili: widzieliśmy dzisiaj rzeczy podziw budzące. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni nauczyciele, drogie dzieci, jesteśmy w oktawie zesłania Ducha Świętego. Jest to bardzo ważna oktawa, czyli 8 dni, w których świętujemy to wielkie wydarzenie, jakim jest zesłanie Ducha Świętego. Dlatego również czerwone szaty na dzisiejszej mszy świętej przypominają one ogień, pod którym ukazał się Duch Święty, gdy stąpił na apostołów. Myślę, że dobrze znacie tą scenę z Pisma Świętego, gdy apostołowie czekają, zebrani w wieczerniku, oczekują na przyjście tego Pocieszyciela. Pan Jezus, zanim w niebo wstąpił, obiecał, że przyśle Pocieszyciela, który przypomni wszystko apostołom, co o nich mówił. I gdy Duch Święty przychodzi, ukazuje się właśnie pod tą postacią ognia, języków jakby z ognia, które zstępują nad każdego z apostołów i w ten sposób symbolicznie pokazuje Duch Święty, że na nich wstępuje. Dobrze wiemy, jaki przynosi to efekt. Ci, którzy jeszcze przed chwilą bali się wyjść na zewnątrz, bali się, że i oni będą prześladowani, nagle otwierają szeroko drzwi i wychodzą. I wychodzą i nauczają. Od razu święty Piotr, przecież prosty rybak z Galilei, wychodzi i zaczyna przemawiać do tłumu. I jak dobrze wiemy, 3000 osób tego dnia się nawraca i przyjmuje chrzest po tym jednym kazaniu świętego Piotra. I po tym zesłaniu Ducha Świętego apostołowie idą na cały świat. Wyruszają na cały świat po same krańce ziemi, gdzie tylko
wtedy stopa ludzka mogła dotrzeć, aby głosić naukę o Panu Jezusie. Taką zmianę dokonał w nich, takiej zmiany dokonał w nich Duch Święty. Przed chwilą bali się wyjść z wieczernika, bali się, że mogą zostać pochwyceni. A tutaj nagle znajdują sobie tą odwagę i siłę, żeby wyjść na zewnątrz i iść nie tylko poza Jeruzalem, ale po same krańce ziemi, aby iść i głosić tam naukę Pana Jezusa. Drogie dzieci, i w waszych sercach Duch Święty pragnie dokonywać wielkich rzeczy. I w waszych sercach Duch Święty chce rozpalić ten ogień potrzebny do tego, żeby naprawdę ułożyć swoje życie zgodnie z przykazaniami, żeby naprawdę poświęcić swoje życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak mamy to zrobić, czy co mamy zrobić, aby faktycznie miało to miejsce? Duch Święty przychodzi do nas, jest w naszym sercu. U każdego, kto przyjął już sakrament Chrztu Świętego, jest poprzez da swoje dary, siedem darów Ducha Świętego, ale również poprzez cnoty, poprzez nadprzyrodzone cnoty, przede wszystkim poprzez wiarę, nadzieję i miłość. A więc wiara. Duch Święty pragnie, abyśmy naprawdę wierzyli. I gdy przychodzimy tutaj do Kościoła, mamy piękną okazję, żeby tą wiarę praktykować. Możemy powiedzieć: Panie Jezu, wierzę. Wierzę, że jesteś tutaj. Panie Jezu, wierzę, że ukrywasz się dla mnie pod postacią chleba. Do tego Duch Święty nas pragnie zachęcić. Do tego daje nam siłę i my współpracujmy z Nim. Wierzmy. Gdy przychodzimy tutaj, wierzmy. Gdy wstajemy rano, róbmy znak krzyża, odmawiajmy krótką modlitwę, pokazując w ten sposób naszą wiarę. Podobnie wieczorem. W ten sposób, poprzez znak krzyża, poprzez modlitwę, pokazujemy, że wierzymy. Dalej Duch Święty pragnie rozpalić w naszych sercach nadzieję. Nawet wtedy, gdy jest nam trudno, gdy jest nam bardzo przykro, pamiętajmy, że Pan Bóg powołał nas do wiecznej szczęśliwości w niebie. I że On obiecuje nam, że da nam wszystkie środki potrzebne, żeby do tego nieba dotrzeć. I to jest źródło naszej nadziei. Nawet wtedy, gdy jest nam bardzo ciężko, gdy jest nam bardzo trudno, możemy, powinniśmy pamiętać o tym, że Pan Bóg powołał nas do wielkich rzeczy i że chce nas tam doprowadzić. I to powinno być źródło naszej nadziei, spokoju, radości, który wynika właśnie z nadziei. I na końcu Duch Święty pragnie zapalić w naszych sercach również miłość. I również znowu patrząc na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, patrząc jak Pan Jezus oddaje się nam pod postacią chleba, jak Bóg chce ukryć się pod postacią chleba dla nas i my odpowiadajmy na tą miłość naszą miłością. Raz, że mówmy Panu Jezusowi, że Go kochamy po przyjęciu Najświętszego Sakramentu, po Komunii Świętej. A dwa, że starajmy się to pokazać. Pokazać naszym życiem poprzez wypełnianie przykazań, poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Znowu, nawet wtedy, gdy jest trudno. Nawet wtedy, gdy mamy ochotę powiedzieć jakieś nieprzyjemne słowo albo zrobić coś przykrego. Pamiętajmy o tym obowiązku miłości bliźniego. I w ten sposób pokazujmy również naszą miłość do Pana Boga. A więc teraz, gdy Pan Jezus za parę chwil ponownie przyjdzie na ołtarz, aby ponowić swoją ofiarę, dziękujmy Mu, że On do nas przychodzi, mówmy Mu, że wierzymy w Niego i mówmy Mu, że Go kochamy, że chcemy odpowiedzieć naszą miłością na Jego wielką miłość. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.